O ile sam program Plant 3D pozwala na modelowanie zbiorników czy konstrukcji stalowych, tak jak widzieliśmy w poprzedniej prezentacji, również możliwość importowania elementów bezpośrednio z programu Inventor. Natomiast ja chciałbym w tym momencie zatrzymać się troszeczkę na tego typu elementach. Jak widzicie, jest to zawór, nie trzeba tutaj tłumaczyć, co to jest, do czego służy. Natomiast chodzi o samą geometrię tego elementu. Ponieważ plant 3D ma swoje standardowe specyfikacje materiałowe, w których tego typu elementy są zawarte. I jak widzieliście, wstawiałem ten zawór bezpośrednio z palety narzędzi po lewej stronie. Tak możemy sobie tą paletę wzbogacać. Chodzi o to, żeby nie korzystać tylko ze standardowych elementów, ale również móc wstawić na instalację, no można powiedzieć, rzeczywistą geometrię rzeczywistego zaworu, który ktoś tam gdzieś kiedyś wyprodukował, który jest stosowany w naszych instalacjach. No i chcielibyśmy w modelu widzieć rzeczywiste wymiary takiego elementu, geometrię, czy móc na przykład potem zestawić sobie, ile takich zaworów konkretnego typu, konkretnego producenta jest wykorzystanych w naszym projekcie. I to spróbuję Państwu pokazać na tej właśnie prezentacji. Zacznę może od tego, iż oprócz standardowych elementów, które widzimy tutaj w palecie narzędzi, możemy dodawać elementy niestandardowe, korzystając z zakodowanych w programie Plant 3D szablonów zaworów i nie tylko. Jak widzicie, te elementy, które są w palecie, one są przypisane do konkretnej specyfikacji materiałowej. W moim przypadku jest to specyfikacja 10HC01. I w momencie, kiedy zmieniam sobie specyfikację, te elementy będą przypisane do danej, do tej, którą wybiorę. W tej chwili tam wybrałem pierwszą z brzegu 400HS01. Za chwileczkę zajrzymy sobie, jak to wygląda od środka może, natomiast tu widzimy, że zaworów nie ma. Czyli korzystając z niektórych specyfikacji, one nie zawierają potrzebnych nam elementów, więc choćby dlatego powinniśmy sobie taką specyfikację móc wzbogacić. Pierwsze narzędzie to jest w tej samej belce narzędziowej Add Custom Part, czyli możliwość dodawania swoich własnych elementów, natomiast tylko i wyłącznie korzystając z szablonów, które nam program Plant 3D dostarcza. Czyli możemy sobie wybrać Plant 3D Shape, kształt odpowiedni, wybrać, jakiego typu element chcemy tutaj wstawić. Mamy kategorię. Widzimy na przykład elementy proste. Możemy taki element wykorzystać. Zdefiniować jego parametry, sposób połączenia, średnicę nominalną. Widzimy, są w opisie wszelkiego rodzaju wymiary. Możemy sobie to powiększyć. I definiując wymiary odpowiednich grupców, po prostu taki element sobie tworzyć. Nie jest to jednak ścieżka najlepsza, może jest najprostsza, to prawda, ale taki zawór tworzymy jednorazowo, po prostu wstawiając go na instalację, ewentualnie potem możemy go sobie kopiować. Natomiast nie chodzi o to dokładnie o coś innego, o to, żeby zamodelowany przez nas element znalazł się na stałe w tej naszej palecie narzędzi, żebyśmy mogli go po prostu wprowadzać bezpośrednio z palety do rysunków. Z palety, czytaj inaczej mówiąc, ze specyfikacji, ponieważ jak powiedziałem, paleta jest jednocześnie odzwierciedleniem naszej specyfikacji materiałowej. Jak się do tego zabrać? Pierwsza rzecz, jakiej potrzebuję, to jest blok. Muszę mieć geometrię tego elementu. Oczywiście mógłbym ją sobie sam zamodelować w AutoCADzie, w Inventorze, nieważne w czym. Natomiast to jest chyba najtrudniejszy element, zamodelować taki zawór. Dlatego najczęściej, znaczy zawsze w zasadzie, ja korzystam z gotowych bloków AutoCADowych, które są, pojawiają się w różnych portalach branżowych, na stronach producentów ewentualnie. I takie bloki 3D, mogą to być bloki AutoCADowe, jak już wspomniałem, mogą to być bloki na przykład z Inventora, z SolidWorksa, nie ma to większego znaczenia, ponieważ sam AutoCAD ma możliwość importu i przekształcania geometrii w odpowiednie takie formaty, które są tutaj już strawne dla programu Plant 3D. Od czego zacznę? W tamtej sesji utworzyłem sobie plik 002. Ten plik jest oczywiście pusty. Utworzyłem go tylko po to, żeby Państwu pokazać
że takie tworzenie plików jest rzeczą bardzo prostą. Natomiast teraz on mi się przyda. Przyda mi się po to, żeby właśnie w tym pliku skonfigurować sobie właśnie jakieś zawory. Pierwsza rzecz, otwarty plik, geometria. Skąd wziąłeś taką geometrię? No ja ją wezmę, jak już powiedziałem, ze strony producenckiej. Brałem ją sobie wcześniej na dysk mojego komputera, więc po prostu teraz wstawię ją do tego pliku. Wybieram zakładkę wstaw i jeszcze raz wstaw. Przeglądam. Mam tutaj specjalnie schowany katalog w nazwie zawory plant, gdzie znajduje się kilka plików DWG. Zauważmy, że są to pliki DWG, które zawierają po prostu dane, daną geometrię zaworu. One są tak ponazwane, że widzimy, dla jakiej średnicy dana geometria jest przewidziana. Ja może wybiorę sobie DM40. Otwórz. Jest tutaj tego typu element. Powiększę go, żebyście Państwo też widzieli dobrze. Zawór z aktuatorem przewidziany dla średnicy 40. Wstawię również inny, tak żeby nie tworzyć elementu tylko dla jednej średnicy, tylko żeby stworzyć taki element, który sam będzie wykrywał, jaka średnica jest przewodu, na który wskazuje, i dobierał odpowiednią geometrię dla tego bloku. Wstawię jeszcze drugi blok, przeglądaj, dla średnicy 32, gdzieś tutaj obok, i wstawię jeszcze jeden, dla średnicy 25. Różnica jest może mało zauważalna, ale widzimy, że na przykład korpusy tych dwóch zaworów mają już różne wielkości. Aktuatory zresztą, one akurat są tej samej wielkości, 40 może być ciut większe, ale różnicę widać. Przepraszam bardzo. Więc dla tych trzech średnic stworzę taki element, taki komponent, który dla tych trzech wybranych średnic będzie wybierał nam odpowiednią geometrię i wstawiał bezpośrednio do rysunku. Od czego zacząć, to już powiedziałem, od przygotowania geometrii. Geometrię szczęśliwym trafem już mam, więc teraz przejdę do przystosowania tej geometrii do formatu plantowego. Ponieważ, żeby ten blok, który tutaj wstawiłem, miał jakąkolwiek funkcjonalność plantową, musi mieć zdefiniowane porty. Porty, czyli połączenia. Podobnie jak robiliśmy to w poprzedniej sesji z inwentorem, budowaliśmy port, który łączy się z instalacją. Tak samo zrobimy na przykładzie tych trzech elementów. Każdy z nich musi mieć dwa porty, które będą pokazywały, w którym miejscu następuje przyłączenie i odłączenie przewodu rurowego. Żeby taki port dodać, muszę skorzystać z funkcji, która nazywa się Plant Part Convert. Ona jest tak troszeczkę ukryta, ponieważ nie ma standardowo wyciągniętej żadnej ikony, która by to polecenie wywoływała. Dlatego ja wpisuję z klawiatury. Plant, już widzimy po wpisaniu PLA, mamy narzędzie, ikonkę, czy polecenie Plant Part Convert. Wybieram polecenie. Zajmę się na razie tym największym blokiem. Wskazuję, który blok chcę konwertować. Select block to convert. Więc zaznaczam ten element i od razu wybieram opcję dodaj. Wskazuję teraz miejsce, w którym ten element, ten port będzie się znajdował. Włączę sobie tylko lokalizację. Centrum okręgu jest, dlatego żeby móc łatwo zlokalizować, że na przykład w tym miejscu na środku ten port ma być umieszczony i skierowany, włączę jeszcze śledzenie lokalizacji, w tą stronę. Pojawiła się taki malutki element, który symbolizuje, że ten port jest już wstawiony. Więc wybieram akceptuj. Po akceptacji wybieram ponownie dodaj. Jak widzimy, powiększę go teraz. Dodaj, tak żeby móc go wstawić również z drugiej strony. W tym miejscu, w tym kierunku. Tak, mamy drugi port. Akceptuj. I teraz nie zatwierdzamy Enter, tylko po prostu wybieramy Wyjdź.
Geometria się w ogóle nie zmieniła, tak naprawdę nic na pierwszy rzut oka nie widać, natomiast ten element już ma zdefiniowane porty. Mogę to sprawdzić jedynie poprzez wywołanie po raz kolejny tego samego polecenia i poprzez wskazanie tego bloku. Widzimy, że te porty już tu są, więc nic nie będziemy robić, wyjdę. A zajmę się następnym blokiem. I teraz ten. Dodaj pierwsze położenie, akceptuj, dodaj. I drugie położenie, w tą stronę akceptuj, wyjdź. I ostatni, ponawiam polecenie wciskając spację, dodaj. Akceptuj, dodaj. I z drugiej strony, kierunek, akceptuj, wyjdź. W ten sposób przygotowałem sobie trzy zawory. Zapisuję rysunek, by nie stracić tego, co tutaj przed chwileczką zrobiłem, moich operacji dziwnych. Zapisałem rysunek. I przygotowanie bloku można uznać za skończone. Chciałbym tylko zwrócić jeszcze jedną uwagę na punkt stawienia bloku. Zauważmy, że ten punkt stawienia znajduje się dokładnie w środku. Zaznaczę może ten jeden element tylko. Znajduje się w środku, w osi przewodu rurowego, na który będzie wstawiany. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli ten punkt wstawienia będzie na przykład gdzieś w innym miejscu, no to wstawienie takiego zaworu na rurę oczywiście powiedzie się, ale jego geometria będzie przesunięta względem przewodu rurowego właśnie poprzez złe położenie tego punktu. Więc zawsze tworząc takie bloki, przygotowując takie bloki, przenosimy punkt stawienia dokładnie na oś przewodu rurowego. Można to zrobić poprzez edycję takiego bloku, zaznaczenie, prawy klawisz, blok editor. I tutaj możemy z tym blokiem zrobić wszystko, przesunąć go w odpowiednią płaszczyznę, w odpowiednie miejsce. Przygotowałem moje bloki. Dla pewności może jeszcze sprawdzę. Plant, part, convert, ten ostatni. Jest, także zatwierdziłem ostatnie polecenia, są aktywne. Jeszcze raz zapiszę dla wszelkiej pewności. I teraz to, co muszę zrobić, to przygotować sobie specyfikację. Mam przygotowaną geometrię, mam projekt, do którego chciałbym te elementy wstawić i teraz chcę, żeby on, ten blok, który przygotowuję, znalazł się w specyfikacji no tej, której projektowałem do tej pory, czyli 10HC01. Przeładuję tylko belkę. W tym miejscu powinno się teraz pojawić. Żeby coś takiego zrobić, muszę użyć narzędzia integralnego z programem Plant 3D, które nazywa się Spec Editor. Plant 3D Spec Editor. To jest takie narzędzie, które zarządza właśnie specyfikacjami. Może się wydawać ono na początku troszeczkę nieczytelne, zawiłe, natomiast korzystanie z niego jest niezmiernie proste. Otóż tak, na zakładce Spec Editor po prawej stronie u góry otwieram sobie specyfikację. Otwórz tą specyfikację, którą chcę modyfikować. Co ważne, ta specyfikacja musi pochodzić dokładnie z katalogu, w którym tworzę projekt. Czyli ja tworzę mój projekt katalogu Netcafe, tak sobie go nazwałem. I tutaj wśród tej całej struktury katalogów mam takie miejsce, które nazywa się Spec Sheets, czyli zbiór specyfikacji. Otwieram sobie specyfikację 10HC01. Otwórz. I w górnej części mojego okna mam podgląd na to, co w tej specyfikacji się znajduje. Czyli kategoria. Jakieś zaślepki, rury, uszczelki, kolanka, kołnierze, rury, reduktory itd., itd. I na końcu są zawory. To są te zawory, które wyświetlają się na belce narzędziowej już w programie Plant. Czyli dokładnie te. Po prawej stronie. Chciałbym, żeby wśród tych elementów znalazł się kolejny element, który chcę zamodelować. No, może nie zamodelować, bo model już mam, tylko sparametryzować, skonfigurować. Dlatego też
muszę otworzyć odpowiedni katalog części, w którym znajdzie się ten element i z katalogu części przenieść wybrany obiekt do właśnie specyfikacji. I właśnie katalogiem części zarządza dolne okno. U góry mamy przeglądarkę specyfikacji, na dole przeglądarkę katalogu części. Otwieram więc zatem katalog. Katalogi znajdują się na dysku C w katalogu AutoCAD Plant 3D Content, CPAC, DIN na przykład. I tutaj mamy katalog zaworów, katalog rur i kształtek. Biorę ten katalog zaworów, otwórz. I teraz dolne okno wyświetla mi zawartość tego katalogu. Żeby zobaczyć graficznie na własne oczy, jak wygląda taki element z tej listy, bo lista może nam niewiele mówić, przechodzę u góry na zakładkę Katalog Editor. I tutaj mogę zaznaczyć sobie na przykład zawory, żeby mi odfiltrował tylko i wyłącznie zawory i podglądać czy edytować te elementy, które znajdują się wewnątrz, czyli na przykład jakiś tam zawór jakiegoś typu z jego rozmiarami, wymiarami, parametrami itd. Co możemy? Jak możemy teraz zabrać się do tworzenia nowego komponentu? Pierwsza rzecz to jest po prostu tworzenie nowego wpisu do tej biblioteki katalogu, do katalogu zaworów. Mamy do tego przycisk Create New Component, czyli tworzymy nowy element w naszej otwartej bibliotece, otwartym katalogu. Wybieram Utwórz nowy komponent. No i muszę podjąć decyzję teraz, co ten komponent będzie budowało, czy z czego ma być zbudowany, co ma go tworzyć. Standardowe okno to jest wykorzystanie tych elementów z bazy plantowej, czyli elementów zaprogramowanych, które możemy jedynie modyfikować. Ja będę chciał utworzyć nowy element, korzystając z bloku DWG AutoCAD. W tym celu klikam tutaj na dole AutoCAD DWG Block Based Graphics. Ustawiam sobie, co to ma być za element. Zawór. Jednostki metryczne. Zakres średnic. No pamiętam, że te bloki moje przygotowane były od średnicy 25 do 40, więc taki zakres tutaj sobie ustawię. Ponieważ nie mam graficznego modelu dla średnic na przykład 100, ten zawór wygląda inaczej na pewno, to nie będę takiej średnicy dodawał. Biorę tylko 40. Od 25 do 40 i te średnice będą wykrywane przez ten element i dopasowywane do nich kształty mojego zaworu. Mogę jeszcze ewentualnie określić jakiś krótki opis i sposób połączenia. Ustawię sobie FL, czyli kołnierzowy wnętrz, tak żeby wstawiając taki zawór, odpowiednio programem wstawiał również kołnierz. Następna rzecz poniżej. Numer portów. Oczywiście dwa, ponieważ dwa porty w każdym bloku są dodane. W przypadku zaworów są wymagane dwa. Jeżeli to jest zawór trójdrogowy, to, no to wtedy trzy porty muszą być dopasowane. Wybieram sobie utwórz, create. Pyta, czy zmienić, zapisać to, co przed chwileczką tam zmieniałem w przykładowym. O, przepraszam, jeszcze raz muszę to zrobić. Nie wiedzieć, czemu program zrobił małego psikusa. Spec editor. Dobra. Szybciutko odrobimy sobie. To, co przed chwileczką robiliśmy, muszę powtórzyć niestety. Tym razem się udało, bez problemu.
Stworzyłem nowy wpis w katalogu zaworów. Znajduje się on tutaj podświetlony. Widzimy zakres średnic 25-40, czyli dokładnie to, co określiłem. Nie ma na razie żadnej nazwy, nie ma krótkiego opisu. Wiemy, że jest to połączenie kołnierzowe. W górnej części teraz muszę określić wszystkie parametry, które będą identyfikowały ten zamór. Jestem na zakładce właściwości główne. Ustawię zatem dla obydwu portów te same parametry typu jednostki, połączenie kołnierzowe, ewentualnie standardy dla uszczelek. To mogę na razie pominąć. Nazwę. Piszę KSB1 na przykład. To mogę wpisać ewentualnie jeszcze inne informacje, które chcę na przykład potem gdzieś zestawić, czyli waga tego zaworu, jeżeli jest to dla mnie ważne, materiał, z jakiego jest zbudowany, czy producenta. Więc na razie skromnie tylko nazwę podałem. Przechodzę do zakładki rozmiary. I tu są trzy rozmiary, które zdefiniowałem na początku. Napisałem, że ma być od 25 do 40 i taka lista rozmiarów tu się znajduje. I teraz dla poszczególnych tych elementów muszę ustawić, jaka geometria będzie odpowiadała tym elementom. Czyli wybieram model dla średnicy 25 mm. Wybierz model. Muszę odnaleźć ten plik, w którym ten model opracowałem, czyli znowu dokumenty. Netcafe, Plant 3D Models i plik 002, tak, czyli dokładnie ten, w którym tutaj te zawory zostały utworzone. To jest dokładnie ten plik. 002. Otwórz. I od razu po wybraniu tego pliku program prześwietla mi go w kontekście jakichkolwiek bloków, czyli znalazł w tym pliku zapisane trzy bloki, te, które widzimy, łącznie z ich podglądem. Tu program tworzy sobie taki plik PNG, który jakby odzwierciedla, jak wygląda taki element i taki wygląd tego bloku będzie potem również pokazany na belce narzędziowej. Średnica 25, więc wybieram odpowiedni blok z tego rysunku. Zatwierdzam OK. Czyli średnica 25 ma już przypisaną geometrię. Następnie muszę opisać ten element. Long description size, czyli na przykład wpiszę sobie KSB DN25, żebym wiedział, że jest to dokładnie ten element. I to samo robię dla poszczególnych innych średnic. Dla 32. Wybierz model, plik, odpowiedni katalog, odpowiedni plik i również KSB DN32 i dla 40 wybierz model średnica 40, OK i nazwa, tak żeby łatwo można było certyfikować ten element, KSB DN 40. Wróciłem jeszcze raz na zakładkę ustawienia główne. Nazwę podałem, natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. Będę szczegółowo mówił o tym parametrze w następnym temacie, gdzie będzie przygotowanie dokumentacji m.in. izometrycznej. Ponieważ każdy tworzony przez nas nowy element musi mieć jakieś graficzne przedstawienie na rysunkach izometrycznych. O tyle, o ile na ortogonalnych dokumentacjach będzie po prostu odzwierciedlona jego geometria, ponieważ jest to blok autokadowy, więc tą geometrię program sobie znajdzie z odpowiedniego rzutu, o tyle rysunki izometryczne są odzwierciedlają te elementy jako symbole płaskie. I tutaj będę starał się przypisać jakiś symbol do tego elementu. Na razie użyję standardowego. Żeby to zrobić, muszę w ostatnich dwóch pozycjach wpisać odpowiednią rzecz. ISO symbol type to będzie zawór, czyli wpisuję
zawór z języka angielskiego. Natomiast escape to jest skrót, który określa mi, jaki blok ma być tam postawiony, jaki blok ma być tam stawiony. I tutaj standardowo można wpisać jakieś istniejące, na przykład BV, czyli symbol BV odpowiada mi za wstawienie symbolu zaworu kulowego. BV. Ja to będę pokazywał jeszcze później odnośnie tych symboli, jak nimi zarządzać, jak je wstawiać. Więc na razie zostawię sobie w ten sposób. I w tym momencie, jeżeli mam ustawione trzy średnice, wybieram zapisz do katalogu. I teraz zwróćmy uwagę, że w przeglądarce katalogu na dole już mam nie element bez nazwy, tylko taką nazwę, jak wpisałem w odpowiedniej kolumnie. I wiem już, że ten element to jest dokładnie to. Czyli mam podgląd na tą rzecz. Podejrzę sobie jeszcze jeden element innego typu. Przefiltruję sobie zawory. Chciałem się upewnić odnośnie jednej rzeczy. Zawór kulowy. Odnośnie tego skrótu. Też nie zawsze pamiętam te skróty. Więc wolę sobie zobaczyć VBFL. O, czyli VB muszę wpisać jako zawór kulowy. FL w tym dopisku to jest połączenie komierzowe. Czyli to samo VBFL wpiszę sobie przy moim zaworze, który nazywa się KSB. Muszę wyłączyć filtr. O, tutaj jest. Zaznaczam i jeszcze raz wpisuję VBFL. Zapisuję zmianę. Dobrze, czyli mam zapisany zawór w katalogu. W każdej chwili, jeżeli teraz ten katalog otworzę, ten zawór będzie do tego katalogu dopisany. Czyli będę mógł używać dowolnej specyfikacji, dorzucając element do właśnie specyfikacji. Przechodzę zatem u góry na zakładkę Spec Editor. Mam otwartą specyfikację 10HC01, w której mam jakąś tam listę zaworów. I teraz chciałbym dorzucić mój zawór właśnie do tej specyfikacji. Więc muszę go po pierwsze odszukać na liście KSB1 i dodać do specyfikacji. Jednym przyciskiem dodaj do specyfikacji. I teraz znajduje się również na liście zaworów w tej właśnie specyfikacji. Zapisuję. Za pierwszym razem program prosi mnie, żebym zapisał pod nową nazwą, dlatego żeby nie modyfikować tych standardowych. Więc ja dopiszę literkę A po prostu. To będzie ta moja zmodyfikowana. Zapisujemy, co ważne, tą specyfikację również w katalogu projektu, z którego korzystamy, czyli Netcafe Plant 3D Model, ponieważ ta specyfikacja będzie używana tylko w tym projekcie. Jeżeli chciałbym używać jej w innych projektach również, no to zapisuję ją w odpowiednim katalogu Plant 3D Content na dysku C. Ewentualnie mogę kopiować potem pliki PSPX i PSPC jako pliki specyfikacji, przenosić je pomiędzy różnymi projektami. Dobrze, zapisuję w takim razie Netcafe Spec Sheets, tu gdzie są wszystkie pliki specyfikacji do danego projektu. Zapisz. Na razie nie zamykam tego okna, przechodzę do projektu. Przechodzę na rysunek 01, czyli ten, który tworzyliśmy wcześniej. Wykorzystam go dalej, nie muszę tworzyć nowego, czy używać istniejącego, zbudowanego wcześniej, tylko ten, który w poprzedniej godzinie tworzyłem, wykorzystam dalej.
Sprawdzam specyfikację. Jest. Widzimy, że zapisałem w odpowiednim katalogu tą specyfikację, więc ona od razu wpadła na moją listę, więc mogę przeładować paletę do właśnie wybranej specyfikacji. I wśród zaworów widzimy, pojawił się nowy element KSB, akurat DM25, ponieważ ta pierwsza średnica jest. Ale to na razie nie ma znaczenia. Czyli już jest ona do dyspozycji z mojej palety. I teraz co się dzieje? Wybieram sobie z palety tą średnicę, albo może na razie nie. Inny wybiorę. I wtedy widzieliśmy, że klikając na dany przedmiot rulowy, ustawię sobie jeszcze tylko lokalizację elementu. Klikając na przewodzie rulowym, program dobiera mi wielkość takiego elementu do średnicy po prostu przewodu. Jak narysuję sobie teraz przewód 150, mniejszy, i wybiorę ten sam zawór, to on po prostu będzie wstawiony jako mniejszy. Teraz jeżeli wybiorę ten, który utworzyłem właśnie i wskażę średnicę 150, program narysuje mi coś takiego. To jest grafika zastępcza, ponieważ dany typ zaworu nie ma w swojej specyfikacji odniesienia do średnicy 150. Czyli siłą rzeczy program nie wie, co narysować, dlatego rysuje grafikę zastępczą w postaci zaworu. Ten zawór tam się znajduje, jest on na instalacji, natomiast nie widzimy jego rzeczywistego przedstawienia. Dlatego też ważne było dopisywanie tych średnic. Dorysuję to jakiś przewód różowy o średnicy takiej, którą mogę wykorzystać, czyli na przykład nową linię o numerze 003 o średnicy 40. Zacznę rysować z tego miejsca. Powiedzmy, połączę te dwa elementy. Dobrze. Widzimy, że tutaj zostało wstawione jako element spawany, ponieważ nie ma trójnika, który przeniesie mi jednocześnie średnicę tak dużą i tak małą. Zrobimy jakąś odnogę jeszcze od tego. Na przykład o średnicy 32. Nie to. Jeszcze raz. 32. Z tego miejsca, powiedzmy do góry. Prawą stronę. Sprawdzę, na jakiej wysokości mam ten przewód rurowy, żeby dokładnie dopasować. Zaznaczam go. Tu jest taki uchwyt, który steruje mi wysokością. Mogę podejrzeć sobie, że centrum przewodu, czyli oś przewodu jest na wysokości 5,6,5,1, dół 5,5,14,5, góra przewodu na 5,7,8,7,5, czyli 5,6,5,1. Tak więc ustawiam sobie ten element, który przed chwilą rysowałem, na wysokości center 5,6,5,1, enter. I program przeniesie mi element do odpowiedniej już wysokości. Troszeczkę za długi, trzeba skrócić. I teraz mogę dociągnąć go do oś pod kątem prostym, by te elementy połączyć. I ewentualnie jeszcze jeden o średnicy 25, tak żeby móc wykorzystać wszystkie graficzne przedstawienie tego zaworu. Średnica 25. Narysuj. Co by tu jeszcze można połączyć? Powiedzmy z tego miejsca. Do tego miejsca. Znaczy tą. Tą rurkę sobie usunę, nie jest mi potrzebna. I wykorzystując te elementy, które przed chwileczką narysowałem,
wstawię ten zawór przygotowany uprzednio przeze mnie na poszczególnych elementach, czyli FL KSBD 25. Widzimy, że to jest jedna opcja tylko. Wstawiam go na średnicę 40. Dokładnie w punkcie, w którym chcę, czyli na przykład tutaj. Ustawiam położenie aktuatora, czyli obracam tym zaworem. Jest stawiony z kołnierzem od razu, ponieważ zdefiniowaliśmy jego połączenie jako połączenie kołnierzowe. Wybieram ten sam element na średnicę 25, również korzystając z lokalizacji najbliższy. I na średnicy tutaj 32. W ten sposób. Tak, czyli widzimy, że w tym momencie te elementy są już przygotowane do odpowiednich średnic. Czyli nie musimy zastanawiać się, na jaką średnicę ustawiamy, tylko te, które są zdefiniowane w danym obiekcie, możemy bezpośrednio umieszczać. W ten sposób możemy tworzyć różne rzeczy. Mogą to być zawory, mogą to być kołnierze, mogą to być jakieś elementy pomiarowe, których może nie być w standardowych specyfikacjach. Możemy własne geometrie tutaj sobie dodawać do naszego projektu. I tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o dokumentację, to szczegółowo będę o tym mówił na kolejnej sesji. Natomiast tutaj pokażę tylko, że ta geometria wczytana z AutoCAD-a, czyli z tego pliku, jest również w pełni odwzorowana w rysunkach, chociażby rysunkach płaskich. Tworzę sobie taki szybki rysunek płaski. Widzimy, ten obszar jest bardzo duży. Sobie zawężę do malutkiego fragmentu. Troszkę z góry jeszcze zdejmiemy. OK. I skupię się tylko na tym malutkim fragmencie. Widok może być na przykład izometryczny. OK. Widzimy, że nasza rzutnia jest strasznie duża, to dlatego, że ustawiłem skalę chyba 100 do 1, taka jest standardowo ustawiona. To za chwileczkę będę mógł zmienić, zaznaczając i na przykład wstawię 1 do 100. Proszę zobaczyć, akurat przycięłem je w połowie. Trudno, zdarza się, przycięte są w połowie linię, ale widzimy, że geometria jest odwzorowana z bardzo dużymi szczegółami. Czyli już wiemy teraz, jak z takiego bloku trójwymiarowego przejść do w pełni użytecznego w programie Plant modelu zaworu. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, tak jak zbiorniki, to już rozmawialiśmy na ten temat. Polecam program Inventor, który możemy tutaj zaprojektować bardzo szczegółowo taki element. Jeżeli chodzi o zbiorniki, to również możemy korzystać z tych elementów utworzonych bezpośrednio w programie Plant. Jeszcze słówko może o tym elemencie, o co pokazywałem na początku. Możemy sobie zdefiniować taki model, na przykład na średnicy 100. Możemy dodać do niego operator, to co właśnie jest dostępne w tych elementach plantowych, w tych elementach powierzchniowych, to że możemy dowolnie łączyć ze sobą. W przypadku elementów, które sami tworzymy,
tak naprawdę tworzymy pełną geometrię. Natomiast tutaj możemy dodać operator na przykład taki o wysokości, o szerokości. Możemy to sobie przejrzeć w ten sposób. Na przykład coś takiego. Tu widzimy podgląd tego bloku. I możemy wstawić do modelu. No, tu średnica tego zaworu. Ustawiłem na 100, a tutaj mamy 300, więc dlatego tak to wygląda. Spróbujemy na średnicy innej. 250. O, nie jest do końca to, o co mi chodziło. Ale tak jak mówię, są to elementy gotowe, więc też widocznie tutaj trzeba po prostu zdefiniować odpowiednio te elementy H2, D2, które są. O, już widzimy w tym miejscu. Teraz już widzimy, że stawia się inaczej. Kwestia dopasowania odpowiedniego gabarytu oczywiście. O, gdzieś tutaj krzyknąłem z boku. Nie ukrywam, że tworzenie takich biblioteki zaworów no, może być procesem długotrwałym, tym bardziej, że nasze elementy pojawiają się w różnych etapach projektowania. Natomiast znając ścieżkę postępowania, możemy sobie taki własny katalog stworzyć. Ważne jest to, że wystarczy go stworzyć tylko raz i te elementy przechowywać w jakiejś naszej specyfikacji. Specyfikację można migrować pomiędzy projektami, możemy ją sobie podpinać pomiędzy projektami. Więc jakby dobrym nawykiem może być to, żeby taką specyfikację własną sobie utworzyć, z której najczęściej korzystamy w danego typu projektach i móc po prostu z niej korzystać. Tak naprawdę te standardy, które są, są dosyć no, proste, łatwe i przyjemne, ale zdaję sobie sprawę, że i tak większość elementów, z których na co dzień projektujemy, powinna być zamodelowana jako odrębne. Dlatego też myślę, że ta wiedza, ta prezentacja da Państwu taką właśnie możliwość, czy taką wiedzę, jak tworzyć tego typu elementy. Jeżeli chodzi o schematy płaskie, schematy P&ID, to tutaj jakby tworzenie takich własnych komponentów jest o wiele prostsze. Bazujemy tylko na blokach płaskich, blokach 2D. To też wielokrotnie już omawialiśmy po prostu na naszych seminariach, także na stronie YouTube, na kanale ProCAD. Można znaleźć filmy, które po prostu obrazują, jak przypisać bloki, symboli, zaworów i innych rzeczy do schematu płaskiego. Czyli nie ma sensu chyba powielać tego. Zapraszam do oglądania kanału na YouTube. Jest tam wiele rzeczy. No i to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o ten temat.